najbliższym czasie wydaje mi się, że warto przyjrzeć się spółce Sphinx. Jest to jedna ze spółek, które tak naprawdę są jednym z największych mogą być jednym z największych beneficjentów programu wprowadzanych przez polski rząd. Najnowsze badania, takie analizy przeprowadzone po roku, półtorej roku urzędowania już nowego gabinetu i nowego prezydenta Polski, pokazały, że to właśnie sektor detaliczny, między innymi restauracje, to jeden z największych tak naprawdę beneficjentów tego programu 500+. W związku z tym spółka Sphinx, która przeżywała swoje problemy na przestrzeni ostatnich lat, no ona teraz weszła w okres takiej ekspansji. Pojawienie się właśnie dodatkowo bodźców takich stymulujących wydatki konsumpcyjne, wydatki sprzedaż detaliczną, wydatki właśnie wyjścia z rodziną do restauracji, to pozytywny sygnał dla Sphinxa. Co jeszcze? Warto zwrócić też uwagę, że Sphinx znajduje się w ciekawym miejscu technicznym, na wykresie. Utworzyło nam się takie swego rodzaju podwójne dno, do tego mamy pokonanie linii trendu spadkowego, wybicie z tego trendu. Także wydaje mi się, że Sphinx może być jedną z ciekawszych spółek w najbliższych tygodniach. Ostatni raport finansowy co prawda nie zachwycił, ale pokazał, że ta restrukturyzacja, którą przeprowadzono na przestrzeni ostatnich kwartałów, zaczyna dawać efekty. Spółka się rozwija, jest coraz więcej nowo otwartych lokali, coraz więcej też wydatków marketingowych, co zaważyło trochę na wyniku poprzednim. No w związku z tym ta spółka ma jak najbardziej potencjał, żeby po prostu rosnąć i odbić się tak naprawdę od tego trendu spadkowego, w którym była w ostatnich latach.